Witajcie moi drodzy, doradca duchowy Mila. Dziś w filmiku powiem Wam, jak zdobyć mężczyznę spod znaku wodnika, jak go rozkochać. Moi drodzy, znak wodnika to jest znak powietrza. Dla nich są istotne intelekt i kontakt z otoczeniem. Podstawowe cechy znaków właśnie powietrza to racjonalizm, skłonność do teoretyzowania, komunikatywność, aktywność społeczna. Ale też uważajcie, bo znaki powietrzne są jak wiatr i są zmienne. Są bardzo zmienne, plus dodatkowo, tak jak Wam chcę powiedzieć, że akurat wodniki, moi drodzy, akurat są takim znakiem, że potrzebują kobiety, z którą mogą porozmawiać na każdy temat, nie tylko o miłości. Potrzebują tego powiązania dusz, powiązania intelektualnego. Jego ideał partnerki to kobieta przyjaciółka, która nie będzie mu robić scen zazdrości ani wpadać w histerię. A dlaczego? Dlatego, że właśnie wodniki lubią flirtować. Bardzo często właśnie znaki powietrza, czyli te znaki powietrza, o których tutaj wspomniałam, potrafią po prostu zdradzać. I potrzebują wyrozumiałej partnerki, która będzie przymykała oko na to, że na jakiejś imprezie porozmawia z koleżanką, a to z jakąś inną na konferencji i tak dalej. Jeżeli kobieta może w sobie to kontrolować, to wytrzyma z panem wodnikiem. Jak zaciągnąć takiego delikwenta właśnie wodnika do ołtarza? Wodniki lubią wszystko, co oryginalne, niezwykłe, dlatego dobrze byłoby, abyś ty była również dla niego zagadką, była taka wyjątkowa, oryginalna. Na początku znajomości nie okazuj swoich uczuć i w żadnym wypadku nie zaczynaj rozmowy o małżeństwie, dlatego że wodniki kochają wolność. Jak jeszcze raz powiedziałam, to jest znak powietrza. Wiatr lubi wolność. Nie można mówić mu o tym, że chcesz tego małżeństwa. Zainteresowanie ślubnym kobiercem powinno w nim obudzić się samo z siebie. Jeżeli się nie obudzi, to ty tego wcale nie będziesz w stanie wskrzesać. Jak utrzymać zainteresowanie tutaj wodnika? Jeśli ci się uda uwieść wodnika, czy jesteś z nim w relacji, postaw mu swobodę i wolność. Pytanie, czy jesteś w stanie dać mu wolność i wyłączyć zazdrość, bo nie każda z kobiet potrafi. Mężczyzna spod tego znaku nie lubi być osaczany i sprawdzany. Nie ma sensu wypytywać go, gdzie był, co robił, bo i tak nie powie ci prawdę. Wyobraźnię ma na tyle bogatą, że bez trudu wymyśli ci dużo różnych bajeczek na miejscu. Nie oczekuj od niego wybuchów namiętności, on woli przyjaźń od miłości. To nie jest bardzo seksualny, zmysłowy znak zodiaku, to bardziej relacja oparta na przyjaźni. Zamiast tego podzielaj jego pasję, on odwdzięczy ci się tym samym, a więc bądź bardziej taką wspierającą przyjaciółką niż jakąś tutaj wyuzdaną kochanką, tak? Jak sobie radzić właśnie z charakterem tego pana? Jeśli wybrałaś sobie partnera jako wodnika, no niestety cały dom będzie leżał na twojej głowie. Cała odpowiedzialność będzie leżała na tobie, bo on będzie tworzył nowe idee, nowe pomysły, intelekt, będzie chciał podbijać nowe galaktyki, nowe światy, a tak naprawdę to ma ogromną wyobraźnię i ma ogromne ambicje. Na szczęście to jest zazwyczaj spokojny człowiek i rzadko kiedy wyprowadzić go możesz z równowagi. Gdy z jakiegoś powodu wpadniesz w panikę, możesz liczyć na to, że on cię wyciszy i uspokoi, bo ma taki dar właśnie wodnik, że potrafi wyciszać inne osoby, wspierać, jest takim bardziej wsparciem dla innych osób. Jeżeli ma jakiś problem, milczy i nie mówi o tym zazwyczaj do czasu, kiedy sam go nie rozwiąże i wtedy warto poczekać.
wtedy warto poczekać. Moi kochani, tak jak mówiłam, tutaj drogą do serca wodnika jest bardziej droga przyjaciółki, kumpelki, z którą podziela swoje pasje, a więc go wspieraj w jego pasjach, ty też mi bądź pasję i po prostu daj mu dużą dozę wolności. Wolność i rodzina dla niego naprawdę to są bardzo ważne, ważne wartości, szczególnie ta wolność, a więc jeżeli jesteś taką osobą, która chce non-stop z kimś być, non-stop wiedzieć, co się u drugiej osoby dzieje, jeżeli jesteś typem zazdrośnicy, to wodnik nie będzie moja droga dla Ciebie. A więc dziękuję za ten czas, za właśnie poznanie, jak tutaj uwieść, utrzymać zainteresowanie właśnie Pana Wodnika. Zapraszam, kochani, do kontaktu, jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, a ja Wam powiem, że jeszcze tutaj wodniki, poczekajcie, moje drogie Panie, akurat z wodnikami, jeżeli chodzi o zmysłowość, seksualność. Tu może minąć miesiąc, dwa, trzy, nawet kilka miesięcy, zanim cokolwiek się stanie, bo wodnik zazwyczaj się, nie mówię każdy, ale wielu wodników musi się oswoić z tą kobietą, musi się zaprzyjaźnić, zakolegować, musi ją zacząć w pewnym sensie podziwiać, przyzwyczaić się, zakumplować i dopiero kiedy czuje to powiązanie takie intelektualne i duchowe, wtedy wchodzi to powiązanie fizyczne. Oczywiście nie dotyczy to każdego pana wodnika, bo przypadki są różne, ale zazwyczaj ja Wam mówię o sytuacji, kiedy pan wodnik chce mieć partnerkę, nie tylko przygodę na jedną noc. Bo oczywiście, moje drogie panie, panowie, jeżeli tutaj ktoś chce tylko przygody, to te rzeczy akurat mogą inaczej funkcjonować. Dodatkowo zawsze zwróćcie uwagę, to nie jest tylko, mamy różne ascendenty, mamy tutaj numerologię, a więc to naprawdę są, jest tylko kilka cech, o których Wam powiedziałam tutaj na temat Pana Wodnika. A więc dziękuję bardzo, zapraszam do subskrypcji tutaj mojego kanału YouTube, zapraszam na Instagram i Facebook, poniżej macie linki i jeżeli masz jakiekolwiek pytania, możesz napisać poniżej, bądź na mój e-mail milenagolda@hotmail.com. Dziękuję.